Rok 1989 niósł nadzieję, że w Polsce nareszcie skończy się komunizm. Tak się jednak nie stało, a władze w Polsce przejęły resortowe dzieci. Ludzie, którzy mają ideologiczne pokrewieństwo ze służbami specjalnymi PRL-u, bez względu na to, czy pochodzą z resortowych rodzin, czy też wynika to z ich poglądów. To mentalne dziedzictwo ze strukturami o komunistycznych korzeniach jest szczególnie niebezpieczne dla normalnie funkcjonującego państwa. Mimo upływu lat, działalność resortowych dzieci nadal jest obecna we wszystkich segmentach życia publicznego. Zdarza się, że ludzie, którzy wyrośli z resortowych rodzin, nie chcą mieć nic wspólnego z ideologicznym dziedzictwem i całym swoim życiem zaprzeczają resortowości. Był tak naprawdę Jan Kulczyk, dzięki komu zrobił swoją karierę, kto za nim stał, dlaczego cała jego rodzina wyniosła się z Poznania, z Polski po jego śmierci. No te pytania, powiem szczerze, chciałabym kiedyś poznać odpowiedź. Pracownicy Skarbu Państwa wchodzili w nieuzasadnione relacje z potencjalnym kupującym, doprowadzając do nierynkowej wyceny zasobów będących w dyspozycji Skarbu Państwa. Miał opinię osoby, która robi interesy nawet na styku państwo i biznes prywatny, ale robi to nie kosztem zwykłego, szarego człowieka. Bez jakby roli Henryka Kulczyka nie zrozumie się później wielkiej biznesowej historii Jana Kulczyka. Henryk Kulczyk, rocznik 25, no jest pewnie interesującą postacią w ogóle na niejedną książkę. W historii, w biografii Henryka Kulczyka można by pomieścić po części i historię służb specjalnych, i historię Polski Ludowej, i historię, można powiedzieć, kapitalizmu takiego indywidualnego, realizowanego w warunkach Polski Ludowej. I jeszcze do tego można by opisać sprawy dotyczące relacji gospodarczych, międzynarodowych, a do tego jeszcze pewnie relacje polsko-niemieckie, przecież bardzo trudne do czasu, kiedy tych formalnych relacji dyplomatycznych między Polską Ludową a Republiką Federalną Niemiec po prostu nie było. Henryk Kulczyk był założycielem i prezesem Klubu Polonijnych Kupców i Przemysłowców w Niemczech i Berlinie Zachodnim. Był również właścicielem firmy polonijnej Interkulpol. Firmy polonijne pozostawały przede wszystkim w zainteresowaniu służb cywilnych, konkretnie kontrwywiadu. A w mniejszym stopniu z firmami polonijnymi interesował się wywiad, czyli Departament I MSW. Natomiast pewne zainteresowania przejawiał też pion przestępczości gospodarczej, czyli milicyjna, więc tutaj widzimy, że mamy ewidentnie do czynienia z cywilną bezpieką, czy wręcz milicją. Kiedy po raz pierwszy Służba Bezpieczeństwa w Poznaniu interesuje się Henrykiem Kulczykiem w końcu lat 50., to on jednoznacznie mówi o tym, że on agentem być nie chce. Prosi Służbę Bezpieczeństwa, żeby nie funkcjonował w zasobach ewidencyjnych bezpieki jako osobowe źródło informacji. W roku 61 już tak jednoznacznie do tego nie podchodzi, podpisuje zobowiązanie pisemne, przyjmuje pseudonim Paweł i formalnie zostaje agentem pionu drugiego, czyli kontrwywiadowczego Służby Bezpieczeństwa. Steczki TW Paweł. Tajny współpracownik pseudonim Paweł pozyskany został do współpracy na zasadzie dobrowolności w dniu 18 sierpnia 1961 roku przez Wydział II Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. Dwa lata przed pozyskaniem, to jest w 1959 roku, założono sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim Kontakt. W tym czasie TW Paweł uzyskał zgodę na wyjazd do RFN, gdzie posiadał liczną rodzinę. Tam podjął pracę, uzyskał paszport konsularny, założył własną firmę eksportowo-importową Derol w Berlinie Zachodnim oraz został współwłaścicielem firmy Timex i polsko-niemieckiej Sarpol. Od 1963 roku Paweł stał się częstym gościem polskiej misji wojskowej w Berlinie i usiłował zainteresować jej pracowników swoją osobą.
O tych kontaktach obsługującego go pracownika SB Paweł nie informował. Sprawa dotycząca służby bezpieczeństwa jest w historii Henryka Kulczyka ważna, bo ona daje mu możliwość otrzymania paszportu, statusu polonijnego biznesmena, możliwości w ogóle realizacji jego interesów na styku pomiędzy Polską Ludową a Republiką Federalną Niemiec, ale też z punktu widzenia komunistów Henryk Kulczyk jest świetnym przykładem do wykorzystania propagandowego, dlatego że w warunkach zwłaszcza kryzysowych, tak jak na przykład po 13 grudnia 81 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, nałożeniu sankcji przez rząd amerykański na reżim Jaruzelskiego, Henryk Kulczyk jest w stanie powiedzieć publicznie, i to powiedzieć do biznesu niemieckiego, że polityka sankcji do niczego nie prowadzi i że z Polską Ludową należy utrzymywać wszelakie relacje. To jest bardzo pozytywnie, że tak powiem, komentowane nie tylko w materiałach Służby Bezpieczeństwa, ale na przykład w towarzystwie Polonia. Henryk Kulczyk, jako członek kierownictwa Polonijnego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Polską, utrzymywał ścisłe kontakty z Towarzystwem Polonia, którego szefem był komunistyczny działacz Wincenty Kraśko, dziadek prezentera telewizji TVN Piotra Kraśki. To była taka organizacja, której założenie zainspirowali w roku 55 Sowieci i rzeczywiście ona w roku 55 powstała pod nazwą Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia, która była, można powiedzieć, rodzajem takiej formalnie niepartyjnej, formalnie niekomunistycznej agendy z jednej strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL, a z drugiej strony Departamentu I MSW, czyli służb specjalnych. W tym środowisku Towarzystwa Polonia Henryk Kulczyk wylądował razem z ludźmi pokroju Wojciecha Fibaka czy Sobiesława Zasady. Czyli ludzi, którzy dla przeciętnego Polaka lat 70., a nawet lat 80., funkcjonowali jakby w wyobrażeniu jako ludzie sukcesu, funkcjonujący również z powodzeniem w świecie zachodnim, a jednocześnie to nie byli jacyś antykomuniści. To jest główna ścieżka interpretacji pozycji Henryka Kulczyka. Był on po prostu przydatny już nie tylko dla samej służby, ale w ogóle dla Polski Ludowej. Dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim Paweł, czyli Henryka Kulczyka, zostały złożone do archiwum MSW w 1989 roku. Bez jakby roli Henryka Kulczyka nie zrozumie się później wielkiej biznesowej historii Jana Kulczyka. Mogę zrzucić winę na ojca, że to on ten pierwszy milion musiał zarobić. To musiał zarobić wtedy, kiedy zdecydowanie było trudniej. Tego klimatu dla przedsiębiorczości na pewno nie było. Pierwsze zainteresowanie ze strony służb specjalnych PRL Janem Kulczykiem, czyli synem Henryka, no można powiedzieć, dotyczy już końcówki Polski Ludowej. W lutym 89 roku w materiałach bezpieki, w materiałach Departamentu I MSW pojawia się pismo Henryka Jasika proszące bezpieczniaków z Poznania o informacje na temat Jana Kulczyka, który przechodzi tam w jednej ze spraw dotyczących, no właśnie, bardziej ojca Henryka niż samego Jana Kulczyka. Sprawa zresztą stanęła na komisji orlenowskiej. Materiały dotyczące zainteresowania ze strony pułkownika Jasika czy wywiadu PRL Janem Kulczykiem wtedy po raz pierwszy zostały upublicznione. Podczas prac Komisji Śledczej, powołanej w celu wyjaśnienia nacisków urzędników publicznych na władze Orlenu, wyszły na jaw fakty dotyczące Jana Kulczyka. W notatce sporządzonej przez Agencję Wywiadu zostało opisane spotkanie Jana Kulczyka z rosyjskim szpiegiem Władimirem Ałganowem w lipcu 2003 roku w Wiedniu, podczas którego polski biznesmen miał powoływać się na swoje wpływy u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w sprawie korzystnej dla Rosjan prywatyzacji rafinerii gdańskiej. W zorganizowanie spotkania byli zaangażowani Aleksander Żagiel i Andrzej Kuna, polonijni biznesmeni mieszkający w Austrii od lat 70. ubiegłego wieku. Okazało się również, że z Janem Kulczykiem w Częstochowie spotkał się wiceprzewodniczący komisji Roman Giertych, wówczas poseł Ligi Polskich Rodzin.
W jakim celu pan szedł na to spotkanie? Na co pan liczył? Czy zapraszał na to spotkanie ojciec pana, pana posła Giertycha? Byłem zaproszony, to poszedłem. Fragmenty przesłuchania Jana Kulczyka na Komisji Śledczej do spraw PKN-u Orlen przez Antoniego Macierewicza z 8 grudnia 2004 roku. Antoni Macierewicz, panie prezesie, gdyby pan mógł nam powiedzieć, czy kiedykolwiek współpracował pan w przeszłości z tajnymi służbami? Jan Kulczyk. Nie, nie współpracowałem. Nigdy? Z żadnymi? Nigdy z żadnymi. Proszę pana, a ktokolwiek z pana rodziny? Bo jest taka znana wypowiedź, że interesy pana ojca musiały być związane z pracą tajnych służb specjalnych PRL-u. Nigdy nie współpracował z żadnymi służbami. I panie pośle, sugerowanie czegoś takiego po prostu jest, powiem panu, nieuczciwe. W latach 90. Jan Kulczyk był osobą oczywiście bardzo rozpoznawalną w Poznaniu, bardzo, myślę, ważną. I powiem, no z mojej perspektywy, tak to odbieram, miał wtedy dość pozytywną, wbrew pozorom, opinię. Miał opinię osoby, która robi interesy, nawet na styku państwo i biznes prywatny, ale robi to nie kosztem zwykłego, szarego człowieka. Kiedy pojawiły się pomysły budowy autostrady, one długo trwały, to kilka lat zanim doszło do powstania tej i wybudowania tej słynnej autostrady A2 w Poznaniu, autostrady wolności, najdroższej chyba w Europie na pewno, a nie wiem czy nie jeszcze w większej części świata, gdzie za przejechanie stu paru kilometrów płacimy horrendalne sumy. I gdzie kasował procent od prywatyzowanej telekomunikacji polskiej tylko za to, że był pośrednikiem między firmą francuską, która kupowała tak ważną firmę dla nas, prawda, jaką była telekomunikacja, a polskim państwem. No za co te pieniądze tak naprawdę? Po co to było? Jakim mógł być gwarantem zwykły biznesmen, który nie miał tak naprawdę nic wspólnego z tą transakcją, można powiedzieć. No gdzieś zbliżył te dwa podmioty ze sobą. To pokazywało naiwność tego myślenia, powiem, ogromną naiwność tego myślenia. Myślę, że wiele osób w Poznaniu właśnie tak do tego podchodziło. W Kulczyku widziano kogoś, kto ściągnął do Poznania fabrykę Volkswagena, a nie kogoś, kto w innych biznesach potrafił nieźle to państwo orżnąć, prawda? Takiego użyję słowa dosadnego, bo co tu więcej mówić? Jan Kulczyk w czasie rządów PO-PSL w ramach prywatyzacji zakupił spółkę Ciech, państwowego giganta chemicznego. Wątek prywatyzacji Ciechu wypłynął w trakcie rozmowy Jana Kulczyka z szefem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim i ministrem spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL Radosławem Sikorskim, zarejestrowanej w restauracji Sowa i Przyjaciele. Też się cieszę, że tak jakby zobaczyłem normalnie, bo jak ta sprzedaż tego tego Ciechu, taki był, no wszyscy odgrywali, bo no oczywiście... Ale patrzyli to jak na papierek, które bym podobał. Jak się zachowają, to do nich służy. Wiedziałem, że kluczować można. Normalnie. Nie, już też, bo ja myślę też i do nas i wszyscy zobaczyli, że wie, że... Wie, że nie będziesz tego tytułu miał jak. Rozmawiamy z Bogiem, tak. Jest to bądźcie kafera, bo do nas nie dał się rozumieć, ale mówi, no zobaczymy jak to, jak to pójdzie. A że to wziął, nie? Tak, tak. Dał zielone światło, ale jednocześnie mówi, bierzesz to na własną głowę. Tak. Jak to do nas? Więc... W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła krytyczny raport w sprawie prywatyzacji Ciechu. Śledztwo wszczęła także prokuratura. Śląski Pion Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej prowadzi postępowania dotyczące nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech S.A. Kwalifikowane czyny są z artykułu 296 paragraf 2 i 3 kodeksu karnego oraz 231 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli dotyczą niegospodarności w przypadku właśnie prywatyzacji spółki Ciech S.A. i urządzenia szkody w wielkich rozmiarach na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 52 milionów złotych oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym wypadku byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Aktualnie prokurator Śląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 6 osobom, w tym 4 byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa, zarzucając im niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przy prywatyzacji spółki Ciech S.A. oraz wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach w wysokości 52 milionów złotych na rzecz Skarbu Państwa. Pozostałe 2 osoby podejrzane są to osoby związane ze spółką doradczą. Postępowanie jest prowadzone z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. W toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, m.in. w postaci poręczeń majątkowych. Należy zaznaczyć, że środki te były rozpoznawane przez sąd, ponieważ wpłynęły zażalenia na postanowienia prokuratora. Jednak sądy, rozpoznając te zażalenia, wskazały, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i te postanowienia prokuratorskie zostały utrzymane. Jednocześnie w toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych, w tym wypadku na poczet przyszłych kar, w tym grzywien oraz obowiązku naprawienia szkody, w tym wysokości właśnie 52 milionów złotych. W tym wypadku prokurator zabezpieczył nieruchomości, wierzytelności oraz pieniądze znajdujące się na kontach bankowych. Również w tym przypadku sądy rozpoznawały zażalenia składane przez podejrzanych, jak i ich obrońców i również utrzymały postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym. Ja się bardzo cieszę, bo ucieka. Jakie będą głosy, bo tej transakcji cieka. To jest dużo bardzo. Nikt na to nie widzi. Bo nie ma jak, bo to jest bardzo dobra. Zapłaciłem bardzo dobrą cenę. Nikt by mi nie zapłacił, bo ta firma nie jest tyle warta dla nikogo, oprócz mnie. Ale dlatego mówię, to już ja już się przyzwyczaję do wszystkich szans. Jak pamiętam, teraz to już 3 lata temu, mieliśmy ten drugi przepis, gdzie prokurator mógł ciągnąć za szkodę na działanie własnej spółki, to też poszkodowała, tego nie było tak, że się to mała ekonomia nie rozjechała. Tam jest podobny taki zapis, że tam nie bycie to wzięli, wyeliminowali z kodeksu, a skądś nie wzięliście, gdzieś coś tam jeszcze jest podobno, taki haczyk, że może tam, wiesz, intencjonalnie się nie to Czyliśmy to przez niedopatrzenie, bo intencja była taka, że to był przepis sądu. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ja się wtedy, wiesz, dla mnie to jest takie sportolita, poważny tytuł, pierwsza strona, a tak, tak, i jest, a po prostu czasami to, ale dlatego dobrą poetą zakończę, świat się zmienia, zobacz, transakcja zamknięta, albo klatki, albo milczenie, a to jest zmiana, Prywatyzacja Ciechu to jest przykład zjawiska powiązania sfery biznesu, a może takiego nieczystego biznesu, nie w pełni transparentnego, z polityką, z administracją rządową. W procesie prywatyzacji Ciechu nastąpiło ujawnienie takiego dosyć standardowego modelu prywatyzacyjnego w Polsce, gdy zainteresowani biznesmeni przedstawiali ofertę zakupu akcji w posiadaniu Skarbu Państwa. Skarb Państwa, w tym wypadku ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa i pracownicy Skarbu Państwa wchodzili w niezidentyfikowane do dzisiaj i nieuzasadnione relacje z potencjalnym kupującym, doprowadzając do nierynkowej wyceny zasobów będących w dyspozycji Skarbu Państwa. Można jednoznacznie powiedzieć, że Ciech został nieprawidłowo wyceniony, a jeżeli został nieprawidłowo wyceniony i akcje nie odzwierciedlały rzeczywistej wartości akcji, która wynikała z jego pozycji rynkowej, ale też perspektyw, które przed Ciechem były, tym samym można powiedzieć, że osoba kupująca kupiła akcje po cenie nierynkowej, a więc kupiła zbyt tanio w stosunku do tego, ile to przedsiębiorstwo było realnie warte na rynku.